Trzeba to klepnąć jeszcze, jest sobota, szybko mecz, później jeszcze mamy tydzień do Bytomia. No trzeba po prostu, fajny finish mamy teraz, trzeba dać dwie kropki na D postawić. No i fajnie, bo sprzyjająca sytuacja, bo wszystko w naszych nogach, głowach. Mieliśmy na dzisiaj cel, mieliśmy swój mecz, 3 punkty zdobyte, tak więc jak tam się jeszcze poukłada, no to będzie dodatkowy jakiś tam smaczek. No szkoda, bo mieliśmy też jeszcze swoje sytuacje, powinniśmy uderzyć drugą, trzecią bramkę i byłoby... A były nerwy w końcówce? Czy nerwów nie było, no wiadomo, ta ostatnia sytuacja w 90. bodaj 4 minucie, bo sędzia zaraz skończył mecz, tak więc no na przyszłość powinniśmy się wyczekać takiego czegoś, bo kontrolowaliśmy przez cały mecz przebieg spotkania, mieliśmy to pod kontrolą, wygrywaliśmy, no i na koniec taki mały może być psikus i byśmy wywieźli jeden punkt, no ale to już jest historia, tak więc cieszymy się z 3 punktów. Tak, mamy 3, tak więc tak się skończyło. Mecz podobny jak na jesieni u nas w Bydgoszczy, bo tak samo było. Prowadziliśmy 1-0, no i no nie mieliśmy tego jakby szczęścia. Może Tramelice bardziej sprzyjało i ukuli bramkę na 1-1 i zakończyło się remisem. No ale dzisiaj się im zrewanżowaliście za ten remis na Wiązku. Tak, fajnie, bo jeszcze mamy lepszy bezpośredni bilans, tak więc to jest jak gdyby dodatkowy atut, tak więc no wszystko przed nami w naszych nogach, głowach.